Na koniec chciałem przedstawić Państwu zabytek, no może nie najcenniejszy, ale na pewno najrzadszy i to nie tylko w zbiorach europejskich, ale w ogóle w zbiorach japońskich również. Zbroja na konia. Pełna zbroja, czyli nie tylko okrycie końskiej szyi, ale również zadu, co w europejskich zbrojach się pojawiało się dopiero w XVI wieku, te pełne blachy. Tu oczywiście nie jest to blacha. Są to płytki z bardzo twardej, podwójnej skóry. Muszę się przyznać, że z początku jak mojej kariery muzealnej uważałem je za metalowe wewnątrz, bo tą twardość właśnie mają. Pokryte oczywiście złotą laką. Tak samo na złoto lakowana maska, czyli na czółek koński. Zrobiony w kształcie smoczej głowy i to bardzo dokładnie ze szczegółami, czyli rogi demona, krowie uszy, to wszystko jest zachowane. Natomiast zrobiona jest ona z masy papierowej. Jak wiemy, papier zresztą potrafi być bardzo odporny, ale trzeba powiedzieć jedno, nie jest to zbroja, naprawdę nie jest to zbroja bojowa. Jest to zbroja paradna dla wielkiego pana, na co wskazuje zresztą kolor, bo na złoto się, złotą laką malowało się raczej elementy uzbrojenia przeznaczone no nie dla prostego samuraja na pewno. Niezwykłe w zbrojach, w osiodłaniu japońskim jest strzemię. Dość inne niż strzemiona, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni, europejskie czy środkowoazjatyckie, ponieważ ono przede wszystkim zasłania z przodu całą stopę. Japończycy nigdy nie używali butów, które by ochraniały stopę. Takie naprawdę solidnych, ani dla wojownika pieszego, ani dla jeźdźca. Dlatego to strzemię chroniło. Zresztą to są jedyne elementy, tego uzbrojenia, które są żelazne. Kute, solidnie kute z żelaza, malowane i zdobione laką, oczywiście, tak jak wszystkie wyroby japońskie, ale jest to doskonałe żelazo. Rzadkością, jak powiedziałem, jest to, że mamy ten cały komplet. I tutaj taką anegdotę warto, że ja miałem gościa i to nie, że tak powiem, zwykłego człowieka, ale był ambasador Japonii w muzeum kilka lat temu i powiedział, że pierwszy raz w Polsce dopiero zobaczył zbroję japońską na konia. Także warto naprawdę ten zabytek obejrzeć. Dziękuję bardzo.